Musimy ją tak zakręcić, żeby nie wiedziała, gdzie jest. A sobie wyobrażasz już te Hawaje? No. Szum, szum fal. Piękny piasek. O, dzięki, że nam pomożesz. Ale musisz troszkę włożyć do siły, wiesz? Dzisiaj na placu Jana Pawła II jest wiele atrakcji przygotowanych dla tych najmłodszych mieszkańców naszego miasta, dla dzieciaków. Między innymi mega gra Twister, bardzo popularna i lubiana przez dzieciaki. Są mega bierki, można poukładać klocki, odbywają się gry zręcznościowe. Także na placu Jana Pawła II jest bardzo fajnie i kolorowo, dzięki też klaunowi, który robi bardzo kolorowe, fajne baloniki. Powstrzymaj was. Pięknie? No, wspaniała to rzecz. Ale możemy się podzielić. Spakujcie to, co trzeba. Na pewno trzeba mieć. I uwaga, kolor czerwony. Twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa. Super. Uwaga, kolor niebieski. Niebieski, niebieski, niebieski. Kto zobaczy, co jest na zewnątrz? Pierwszy raz miałam okazję puszczać tak duże bańki i uważam, że to, co się tutaj dzieje, jest naprawdę fajne. Dzieci są zadowolone, uśmiechnięte, radosne. Są fajne konkursy organizowane, pokaz baniek mydlanych, pompowane są baloniki. Naprawdę fajnie. Ale to jest Kuby, naprawdę ryba. Bo ja już nie mogę utrzymać, więc usta sobie zwiększyłam. Mama! Okej, kolejna osoba. Jest to wyrósł konkurencja. Nie da nawet tak urobić. Tam chodzą ludzie. No. Prawie. Mi bardzo się podoba. Drugi raz już tutaj jesteśmy. Mi ogólnie się podobała ta konkurencja, ta druga. No, wymaga to sprytu i w ogóle umiejętności różnych. Mi się też podobała ta konkurencja, o której koleżanka mówi, bo to jest naprawdę ciężka praca i fajnie. No. Droga. Kolega teraz rzuca. Żółta i brawa ręka. Przyszłam tutaj z synem Marcinem, bardzo mi się tutaj podoba. Najbardziej zafascynowany jest mój syn bańkami. Czy brałeś udział? Nie brałeś. To bierzesz cztery tutaj woreczki, a my się przesuwamy na następne zadanie. I będziemy próbować następnego zadania. No, prawie. Tata trochę frajdy miał, puszczając bańki? No pewnie. Okay. Jeszcze tata się nie dopchał, bo dzieci na razie działają.